Dzień dobry, witam Was serdecznie na kolejnym treningu z cyklu Ćwicz na zdrowie. Dziś razem z firmą Polmed zadbamy o Wasz układ krążenia. Właśnie to jest tematem dzisiejszego treningu. No i w taki szczególny może sposób, dlatego że się troszeczkę porozciągamy, zwiększymy swoje zakresy ruchu, więc to będzie dosyć spokojny trening, aczkolwiek pozwoli on nam porządnie regenerować nasze mięśnie, no i usprawnić krążenie w całym ciele dzięki właśnie temu. Więc taki mamy pomysł na dzisiejszy trening. Mam nadzieję, że Wam się podoba i dołączycie tłumnie do nas w tym treningu. Zapraszajcie znajomych, zapraszajcie rodzinę. Niech jak najwięcej osób weźmie w tym udział, dlatego że właśnie choroby układu krążenia są jednym z największych problemów w dzisiejszych czasach, więc starajmy się pamiętać o tym na co dzień, żeby rzeczywiście o ten nasz układ krążenia zadbać, nawet w taki właśnie prosty, nieinwazyjny, myślę, dosyć przyjemny sposób. Taki trening jak dzisiaj możecie wykonywać tak naprawdę każdego dnia, także zapraszam, wracajcie do tego treningu, powtarzajcie jak najczęściej. W zasadzie nie da się takim treningiem przetrenować, więc śmiało korzystajcie. A tymczasem od razu sobie przechodzimy do naszej rozgrzewki, tak żeby trening oczywiście był w ogóle możliwy, no i przede wszystkim bezpieczny, no to musimy tę rozgrzewkę zrobić, natomiast sama rozgrzewka dzisiaj jest tą najcięższą, najtrudniejszą częścią właśnie naszego treningu, a później już same przyjemności. Chociaż mam nadzieję, że ta rozgrzewka też nie jest tego zła. Coraz wyżej kolana. Zwalniamy troszeczkę tempo, skupiamy się na technice. No i pamiętamy, tutaj zwłaszcza informacja dla nowych osób, które nam się pojawiają w międzyczasie, tutaj do nas dołączają. Pamiętajcie, ćwiczymy na zdrowie, więc wszystkie ćwiczenia, które wykonujemy, przede wszystkim zwracajcie uwagę na własne możliwości. Dodajemy skręt tułowia, więc jeżeli pojawi się jakieś ćwiczenie, które sprawia Wam szczególną trudność, to nie robimy takiego ćwiczenia, a pozostałe ćwiczenia, te, które dajecie radę, robicie w takim zakresie, w jakim Wy dajecie radę i czujecie się z nimi komfortowo. Dobrze, wystarczy. No i teraz rozgrzewamy wszystkie stawy po kolei, tak żeby nam też nie blokowały tych zakresów ruchu przy rozciąganiu. Zaczynamy sobie od góry, na początek głowa na boki. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, przód, tył, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Łączymy dłonie przed klatką piersiową, energicznie otwieramy klatkę piersiową, przenosimy ramiona do boków i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Ramiona na boki, jedno ugięte i zamieniamy pozycjami, hop, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Nadgarstki, splatamy palce i najpierw na boczki, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i krążenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Łokieć ugięty pod kątem prostym, przyklejamy do tułowia, wykonujemy ruchy rotacyjne w osi kości ramiennej, nie odklejamy sobie łokcia od tułowia w żadnym momencie trwania tego ćwiczenia. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Druga strona. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Dłonie sobie teraz unosimy przed siebie na wysokość klatki piersiowej, ramiona wyprostowane, ściągamy łopatki. Teraz wypychamy wyprostowane ramiona mocno w przód i ściągamy łopatki. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Super. Rozluźniamy. Teraz już schodzimy sobie niżej. Bioderka podwijamy na początek. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. Na boki, uginając raz jedno, raz drugie kolano. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Jedenaście. Dwanaście. I krążenia w jedną stronę. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście i w drugą raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kolana. Stajemy sobie na jednej nodze, możemy się podeprzeć dla pewności i prostujemy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I druga noga. Hop. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. I staw skokowy. Krążenia na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. I powrót. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, 11, 12. Druga noga. Na zewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. I do wewnątrz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. No i cudownie. Całą rozgrzeweczkę mamy za sobą, czyli ta ciężka część ćwiczenia już za nami. Teraz możemy się już tylko relaksować, skupić na rozciąganiu, rozluźnianiu. Troszeczkę takich ćwiczeń mobilizacyjnych, dużo rozciągania. Dzisiaj tak naprawdę sprzętu za bardzo nie potrzebujemy. Można mieć pod ręką piłeczkę, ale równie dobrze sprawdzi się tak naprawdę dzisiaj krzesełko, dlatego że tutaj żadnych dynamicznych ćwiczeń nie będziemy robić. Chodzi nam tak naprawdę tylko o podpór tak naprawdę w jednym ćwiczeniu, więc czy to będzie piłeczka, czy to będzie krzesło, czy to będzie jakaś ława, sofa, nie ma to znaczenia w zasadzie żadnego. Oby było pod ręką coś, o co będziemy mogli się delikatnie oprzeć. Gotowi? Zaczynamy już część właściwą treningu. Zaczniemy sobie od delikatnej mobilizacji. Ustawiamy sobie ramiona na wysokości klatki piersiowej, wyciągnięte przed siebie
i z głębokim wdechem nosem przyciągamy dłoń do klatki piersiowej, rotujemy tułów, sięgamy daleko za siebie i z wydechem wracamy do pozycji wyjściowej. Wydech przez półotwarte usta i to samo na drugą stronę. Wdech. Wzrokiem podążamy za pracującą dłonią. I wydech. Wdech. I wydech. Teraz każdy w swoim tempie, nie zwracajcie za bardzo uwagi na moje tempo. Wykorzystujcie pełną pojemność płuc. Wydech. I na spokojnie. Wdech. I z powrotem wydech. Jeszcze po dwa razy. Wdech. Dobrze. Moi drodzy, zaczniemy sobie dzisiaj od ćwiczenia w parterze. Zaczniemy troszeczkę od nóg. Wtedy nam nie będą później przeszkadzać te nogi przy rozciąganiu ramion. Kładziemy się więc na plecach. Wygodnie, komfortowo. I zaczniemy sobie od mięśni dwugłowych ud. Więc podciągamy, piłeczka mnie tutaj próbuje zaatakować, a ja potrzebuję troszeczkę przestrzeni. Dociągamy sobie kolana do siebie, odciągamy je mocno na boki i przyciągamy jednocześnie w dół i do boków w stronę podłogi. Pamiętajcie, że ćwiczenia rozciągające muszą trwać odpowiednio długo, tak żeby układ nerwowy nam się zdążył przystosować i dać informację przede wszystkim mięśniom, że mają się rozciągać. Dajmy im na to szansę. Największym błędem podczas rozciągania jest zbyt krótki czas wykonania ćwiczenia. Trzymamy w takiej pozycji co najmniej 30 sekund, żeby to rzeczywiście miało sens. Rozluźniamy jeszcze chwileczkę. Oddychamy przy tych ćwiczeniach swobodnie, głęboko. W miarę możliwości pogłębiamy, pamiętając o tym, żeby nie przesadzać. I puszczamy. Super. Teraz ten, kto mnie zna, to już wie, ten, kto nie, to zaraz się dowie. Jedno z moich ulubionych ćwiczeń rozciągających. Odstawiamy sobie dłoń do boku. Z tej samej strony uginamy kolano pod kątem prostym. Drugą dłonią łapiemy za kolano z zewnętrznej strony i przeciągamy sobie ciało na drugą stronę. I tutaj, moi drodzy, przede wszystkim nie odrywajcie łopatki od podłogi. Cały czas łopatki są przyklejone do podłogi. Nie starajcie się na siłę dotknąć kolanem do podłogi z przeciwnej strony tułowia, jeżeli odrywa Wam się łopatka od podłogi. Wzrok skierowany w stronę wyciągniętej dłoni i trzymamy sobie tak 30. Dwadzieścia.
10. Cztery, trzy, dwa, jeden. I teraz powtarzamy to samo. Na drugą stronę, ręka do boku, kolano uginamy, łapiemy sobie z przeciwnej strony, hop, dociągamy i trzymamy 30. Dwadzieścia. 10. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze. Przejdźmy sobie teraz do pozycji na kolanach. No i właśnie tutaj przyda nam się ta piłka bądź krzesło, sofa. Co tam macie pod rękami? Klęczymy, siadamy sobie najlepiej na piętach, to będzie najlepsza pozycja, kto może, kto nie, to robi to w pozycji też klęczenia wysokiej, też jest taka opcja. Kolana szeroko, opieramy dłonie o piłkę, no i schodzimy między ramiona, głowę wciskamy między ramiona, ramiona wysuwamy jak najdalej do przodu, rozciągamy sobie mięśnie grzbietu i trzymamy tak 30. Dwadzieścia. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Dobrze, wracamy do pozycji wyjściowej. No i teraz możemy sobie wstać. Drodzy, wstajemy. Łyczek wody w międzyczasie, pamiętajcie, żeby się nawadniać, nawet przy tych ćwiczeniach rozciągających. One może nie są bardzo intensywne, niemniej jednak też stanowią jakiś wysiłek, więc ta woda z nas również ucieka. Uzupełniamy cały czas wodę podczas treningu, niezależnie od tego, jaki to jest trening. Małymi łyczkami, małymi porcjami cały czas się nawadniamy. No moi drodzy, teraz przechodzimy sobie troszeczkę do obręczy barkowej, czyli tego, co myślę, że dosyć sporej części ogólnie ludzi doskwiera, napięte mięśnie czworoboczne. Rozluźniamy ramiona, głowa. Prościutko patrzymy przed siebie. Podciągamy dłoń w ten sposób. Ja zawsze tłumaczę, żeby sobie wyobrazić jakiś taki niewidzialny stolik, który mamy pod dłonią. No i tak zrobić taki ruch, jakbyśmy chcieli wepchnąć ten stolik w ziemię, czyli opuszczamy sobie cały bark, tak jakbyśmy chcieli ten stolik w ziemię sobie wepchnąć, nie rotując całego tułowia, tak? Więc całe ciało zostaje proste, opuszczamy jedynie bark, ok. Już powinniście tutaj czuć delikatne ciągnięcie, jeżeli nie, przechylamy sobie głowę w przeciwnym kierunku, starajcie się głowy nie rotować w osi kręgosłupa, a jedynie przechylić ją w przeciwnym kierunku. I tutaj już na pewno czujecie to rozciąganie. Dla chętnych można złapać za tył głowę delikatnie sobie jeszcze dociągnąć. I trzymamy 30. 20. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Rozluźniamy, powolutku wracamy do pozycji wyjściowej, więc nie wykonujemy tutaj żadnych gwałtownych ruchów. Też jak skończycie ćwiczenie, nie od razu głowa na miejsce, tylko powolutku, niech ona sobie wróci tam, gdzie chce. Druga strona, znowu stolik przestawiamy na drugą stronę, wciskamy w ziemię. Głowa przechylona, odciągamy delikatnie i 30.
20. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I powolutku wracamy do pozycji wyjściowej. Kolejne ćwiczenie możecie zrobić w pozycji stojącej, w pozycji siedzącej. W zasadzie nie ma to żadnego znaczenia. Robicie tak, jak jest wam wygodnie. Jeżeli czujecie potrzebę sobie teraz usiąść, śmiało możecie to zrobić. Ramię przenosimy sobie na wysokości klatki piersiowej na drugą stronę. Dociskamy drugą ręką do klatki piersiowej i trzymamy tak 30. Dwadzieścia. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. Puszczamy. To samo na drugą stronę. Przenosimy sobie ramię. Dociskamy i 30. Dwadzieścia. Dziesięć. Pięć, cztery, trzy, dwa, jeden. I dosyć. Cudownie. Słuchajcie, zostają nam dwa ostatnie ćwiczenia. Zostawiłem na koniec najprzyjemniejsze, tak żeby na dłużej może pozostał wam taki troszeczkę przyjemniejszy obraz tych naszych dzisiejszych ćwiczeń w głowie. Czyli takie ćwiczenia rozluźniające, oddechowe. One bardzo dobrze robią na kręgosłup również, więc tutaj nie dość, że dbamy sobie dzisiaj o nasz układ krążenia, to jeszcze zróbmy coś właśnie dla kręgosłupa na koniec. Pamiętajcie, robicie w takim zakresie, jaki jest dla was komfortowy, wygodny. On się będzie poprawiać, ten zakres ruchu, za każdym razem, jak będziecie tak naprawdę te ćwiczenia wykonywać. Więc tak jak już wspominałem na samym początku, wykonujcie te ćwiczenia nawet codziennie. No i zobaczycie, jak fajnie wam się ten zakres ruchu rzeczywiście poprawia. Stajemy sobie swobodnie, stopy rozstawione mniej więcej na szerokość barków. I zwijamy sobie kręgosłup w rulonik. Zaczynamy od odcinka szyjnego. Przyklejamy głowę do klatki piersiowej. Później puszczamy łopatki. Zwijamy odcinek piersiowy kręgosłupa. No i na koniec odcinek lędźwiowy. Opuszczamy się do samego dołu, tak jak dajemy radę. To wszystko z wydechem, a z wdechem wracamy do pozycji wyjściowej. Rozwijamy odcinek lędźwiowy, piersiowy i szyjny. Nie przeginamy głowy, nie odchylamy jej do tyłu, wracamy do pozycji wyjściowej, w którym głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i tak sobie pracujemy. Do góry wdech, do dołu wydech. Więc zaczynamy sobie od głębokiego wdechu. Wdech. I z wydechem do dołu. To ćwiczenie każdy może robić we własnym tempie i we własnym zakresie, więc nie musicie czekać na mnie. Niespiesznie, tak żeby było wam miło i żeby wam nie zabrakło w pewnym momencie powietrza. Więc na spokojnie. I ściągamy łopatki na sam koniec. I z wydechem do dołu. I wydech dół. Thank you.
jeszcze raz. Wdech. Świetnie. I jeszcze jedno ćwiczenie, które na pewno bardzo lubicie, jeżeli robicie, jeżeli nie, to za chwileczkę polubicie. Ustawiamy się w klęku podpartym. Dłonie ustawione pod barkami, kolana pod biodrami. Głęboki wdech. I z wydechem koci grzbiet, podwijamy biodra, chowamy głowę między ramiona, łopatki mocno na zewnątrz. Wdech, powrót do pozycji wyjściowej, ściągnięcie łopatek. Nie podwijamy głowy. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze dwa razy. Wydech. Wdech. Wydech. I wdech. No i tym pięknym akcentem, moi drodzy, kończymy dzisiejsze ćwiczenia. Mam nadzieję, że się wam podobało, że czujecie się przede wszystkim rozluźnieni, zregenerowani. No i czujecie, jak ta krew lepiej przepływa właśnie w waszym ciele, lepiej sobie radzi właśnie z zadaniem własnym, czyli doprowadzeniem składników odżywczych i tlenu do całego naszego ciała. Od razu jest lepiej, nie? Czuć to. Ja to czuję, mam nadzieję, że wy też to czujecie, ale pamiętajcie, żeby też właśnie diagnozować sobie ten układ krwionośny, układ krążenia. Bardzo ważny temat, nie należy go na pewno bagatelizować. Bardzo duży problem w naszym społeczeństwie, więc pamiętajcie, na pewno was wesprze w tym też nasz partner Polmed, więc śmiało możecie się do nich kierować. Świetni specjaliści, którzy wam w tym pomogą. Ja wam ze swojej strony staram się pomóc w taki sposób, no ale zdiagnozować was nie zdiagnozuję, więc to pozostawiam innym profesjonalistom. Tymczasem dziękuję wam bardzo za dzisiejsze ćwiczenia, no i mam nadzieję, że widzimy się niebawem w tym samym, albo i nawet w większym gronie. Do zobaczenia. Pa, pa. Decepcionan, pero es mejor bien arrechao, no vamos pa'l hotel.
po otro lado. Como dice Balvin, esta vaina no acaba. Esa soy mi zona, cosas que nunca decepcionan. Pero es mejor bien arrechado, no vamos pa'l hotel o pa' otro lado. Y como quieras, mami, yo estoy a tu lado. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Hagamos jueguitos que de chiquito no pude hacer. Dale, bésame, ven y atrápame. Que ahora adultos sabemos bien lo que vamos a hacer.